Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym vlogiem. Będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę, subskrypcje, komentarze, no i życzę Wam miłego oglądania. Tutaj w tle widzicie szarlotkę z lodami, którą ostatnio jadłam i była przepyszna. W końcu przychodzę do Was z unboxingiem. No i będzie to oczywiście Bitiba. Tym razem zamówiłam coś super i przyda się na najbliższy sezon właśnie dla psiaków, ale właśnie podzielili mi tą paczkę na dwa kartony, także tutaj już mamy odebrany jeden, ten mniejszy myślę, ale już paczkomacie czeka następny, także w tym filmie zobaczycie również otworzenie drugiego, no ale na razie zobaczmy, co mamy tutaj. Okej, a więc tutaj widzę niestety tylko puszeczki, nawet tutaj żadnej paczki smaczków jeszcze nam nie wrzucili. Jeśli chodzi jeszcze o smaki, to wzięłam znowu miks, także tutaj mamy 6 puszek o smaku łososia, kurczaka z dodatkami jak na przykład tymianek czy oliwa z oliwek, a tutaj mamy smak wołowina z indykiem, z ziemniakami, słonecznikiem i dodatkami. Przetestujemy dzisiaj te smaczki. Są to takie sandwicze rolowane. 70 g ma opakowanie. Jest to smak kaczka. Może z dodatkiem jeszcze rybki. Już zerkniemy w składzik, żeby Wam też pokazać. O, mamy go tutaj. No jednak jest to po prostu chyba kaczka z warzywami. Także zobaczymy, czy psiakom posmakuje. W środku mamy około 9 takich rolsów. Lady dostanie całego, Luna tylko połowę. Proszę, dobrze. Luna, obrót. Proszę. Do mnie, Lady. Proszę. Także jak widać, to psiakom smakuje. Są to też mięciutkie smaczki, także jest to bardziej taka przekąska niż gryzaczek. No ale można też sobie na przykład podzielić na mniejsze części i zabrać na spacer, jak w sumie większość tego typu smaczków. Także teścik udany. No, psiaki bardzo polecają. Mamy ten sam dzień, tylko dobrych kilka godzin później i mam tutaj już drugą paczuszkę. Jak widzicie, jest ona sporych rozmiarów, dużo większa od poprzedniej. I tutaj już jest reszta mojego zamówienia. Jedna z tych rzeczy myślę, że jest najciekawsza. I już sobie patrzymy.
Myślę, że główny produkt jest już dobrze widoczny i jest to kalendarz adwentowy z Wolf of Wilderness, który bardzo, bardzo chciałam. Już myślałam nad nim w poprzednich latach, ale jakoś zawsze wybierałam też inne, no ale w końcu zdecydowałam się na ten. No i tutaj nie mamy na zdjęciach, co jest w środku, tutaj są po prostu różne produkty tej firmy. Oni zajmują się produkcją karm suchych, mokrych oraz liofilizowanych smaczków i to są właśnie one. Liofilizacja to jest właśnie taki proces przygotowania mięsa lub innych produktów, warzyw, nawet słodycze już się liofilizuje. No i polega to na całkowitym oddzieleniu wody od produktu. Także mamy to takie chrupiące, suche, bardzo suche, że można to pokruszyć normalnie na wiór. No i tutaj jest taki wielki kalendarz, a zawiera tylko 67 gramów, a taka standardowa paczka smaczków zawiera ze 100. No ale produkty właśnie w ten sposób przygotowane są dość drogie i leciutkie, także tak to wygląda. Ale myślę, że psiaki będą zadowolone. No i oprócz tego w paczce mam tutaj jeszcze takie kuleczki z Yoder Farm. Ja je wykorzystam do kalendarza adwentowego dla prania i kruszynki, bo robię w tym roku sama. Tutaj mam też jakieś smaczki. Nie będę ich Wam teraz dokładnie pokazywać, bo one dopiero są jako prezent dla psiaków na Mikołajki podejrze. No i mamy jeszcze puszki. Już sobie zerkniemy na smaki. Jeśli chodzi o smaki puszek, to tutaj mamy drób z jagnięciną, z dodatkiem ziemniaków i oleju lnianego. A tutaj mamy królika z dziczyzną, brązowym ryżem, jabłkiem oraz również olejem lnianym.
Tak wyglądają już ciasteczka po wysuszeniu. Były one 2 dni na gorącym grzejniku i są właśnie już fajnie przygotowane. No niektóre mają właśnie taką okrągłą formę, ale inne trochę takie nierówne wyszły, no ale to trafia i tak do żołądka właśnie frania lub kruszynki, więc im to nie przeszkadza, myślę, kształt, a są naprawdę fajne i smakowite, bo uwielbiają je pochłaniać, że tak powiem.